drogie, ukochane, umiłowane kandydatki na księżniczki, drogie, umiłowane niewiasty, które pragniecie kiedyś stać się księżniczkami. Chcę wam podpowiedzieć, po czym mężczyzna odróżnia księżniczkę od nieksiężniczki. Przede wszystkim księżniczka posiada wszystkie te piękne cechy kobiece, czyli czułość, serdeczność, empatię, ale również posiada taką cechę, że ona, będąc kobietą, nie stara się być mężczyzną. To znaczy, wszelkie formy współufalania się, klepania po plecach, częstowania piwem, śpiewania szantów, tudzież piosenek biesiadnych lub współzawodnictwo jakiegokolwiek rodzaju, księżniczka kwituje uśmiechem serdecznym, komentarzem w rodzaju ciekawe, naprawdę interesujące i zerwaniem kontaktu. Księżniczka nie zadaje się z pospólstwem, a w każdym razie nie spoufala się z pospólstwem. Dlatego, drogie kandydatki na księżniczki, na boginie, jeżeli chcecie być kumplami dla facetów, albo kumpelami dla facetów, to nie możecie być księżniczkami, bo albo będziecie noszone na rękach jako księżniczki, albo będziecie nosiły swoje bagaże jako kumpele.